13 minut po 9 tu Radio Z. Nasze siatkarki uległy niestety w kiepskim stylu Chinkom. Nie dałyśmy radę ich skośnym setom. Polki, nic się nie stało. Złotka przegrały z tymi w innym kolorze. 14 po 9 to znaczy, że dokładnie za minutę. Już za minutę. Taki dźwięk się rozlegnie na giełdzie papierów wartościowych. Giełda wchodzi na giełdę, a u nas w studiu Jarek Dominiak, szef Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, czyli chodzi o tych ludzi, którzy nie są maklerami, ale sami grają na giełdzie. Tak, dzień dobry. Tak, właśnie chodzi o tych, którzy zdecydowali się samodzielnie powalczyć o swoje oszczędności, o swoje zyski. Czy dla was to jest święto i to jest ważny dzień i ważny moment? To na pewno symbol. Wzrastaliśmy z tą giełdą, zdecydowana większość inwestorów pamięta jej początki. No, raptem 20 lat, jeśli można tak powiedzieć. Mhm. I pamiętamy, co się działo, w którym to miejscu symbolicznie w gmachu dawnej partii. Tak zaczynaliśmy, 3 sesje, brak internetu de facto, składanie zleceń papierowych. No łezka wokół się kręci. Mhm. Ardwi po drodze. Dzisiaj wielki dzień. Jarku, powiedz od razu, ile zarobisz dzisiaj? No statystycznie wiele nie zarobię, nawet jeśli fantastycznie się otworzymy i tutaj media będą donosiły, że jest plus 10, plus 20, to i tak było tak duże zainteresowanie wśród Polaków, że statystyczny Kowalski mógł kupić akcji za 1000 z groszem, a więc możemy sobie przeliczyć tak, jeśli będzie 10%, to 100 zł, pod warunkiem, że sprzedamy, tak, bo żeby teraz mówić o zysku, to trzeba jeszcze sprzedać. Kowalski wydał 1000 zł, teraz giełda się otworzy, będziemy obserwowali wskaźniki i od tego zależy, ile zarobi. A powiedz mi, giełda wchodzi na giełdę, to brzmi jak nakręcić film o filmie. Czy wszystkie giełdy na świecie są na giełdach swoich? To jest normalne? Wszystkie może nie, ale to jest taka sama spółka jak każda inna. Ona każdego dnia stara się zarabiać pieniądze, tak? Z prowizji za to, że organizuje ten obrót, ułatwia nam, biurom maklerskim, funkcjonowanie. I najnormalniej w świecie każdy inwestor bierze ją pod lupę i patrzy, czy to jest dobry biznes, czy tam się da zarobić. A może zbankrutować giełda? Na giełdzie? No zapewne tak, jak każda jedna spółka. Symboliczne zwieńczenie przemian gospodarczych, czyli po 20 latach giełda wchodzi na giełdę. Czy to znaczy, że ty grasz od 20 lat? No od 18, skłamałbym, że od 20. Jarku, czy giełda to jest takie miejsce, na które przychodzi, można przyjść w skromnej marynarce 20 lat temu na przykład, a wyjść potem w garniturze od Bossa albo innego Dolce albo Gabany? Ja powiem tak, ja tych najbardziej wytrawnych inwestorów, którzy odnosili sukcesy, kojarzę nawet nie z garniturami. To były ze swetrami? Tak, luźne koszulki, niech będą i swetry. I bardzo często ci ludzie pozostają takimi samymi, dlatego że maksyma znana, pieniądz lubi spokój, tak, ciszę, to Czyli dlatego Marcin ciągle w tym samym t-shircie, tak? Zapewne tak. Ja nie chcę się rzucać w oczy, wiesz, tak, z taką ilością kapitału. Ale walizkę wypchano. No to słuchajcie, my tu gadu, a giełda minutę temu ruszyła. Jarek Dominiak z nami, za chwilkę powie wam, ile najwięcej zarobił, ile najwięcej przegrał. Pieniądze. I wyciągniemy pieniądze z własnych kieszeni, Jarek te pieniądze zainwestuje. Ja tylko dodam, że Jarek chodził razem do liceum z Markiem, warto o tym powiedzieć. I miło cię, Jarku, poznać i wiedzieć, że ktoś po tym liceum wyszedł na ludzi. Za chwilę wracamy z Markiem i Jarkiem. O, już to kiedyś słyszałem. 17 po 9. 24 minuty po 9. To jest ważny, symboliczny dzień. Według ministra skarbu warszawska giełda stanie się giełdą publiczną, w której inwestować będą polscy obywatele, instytucje finansowe z kraju, z zagranicy. No i my też chcielibyśmy coś zainwestować. Jarek Dominiak, inwestor z nami. No i giełda ruszyła 10 minut temu na giełdzie. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Jarku Drugi. Widzę kątem oka, że piękny debiut. Chyba najlepszy, jeśli chodzi o te duże debiuty w tym roku. Już może nawet i cofając się trochę wcześniej. 18%. Trzeba było mieć pieniądze z półtorej tygodnia temu włożyć, no i... Zarobiłeś? Proszę, i proszę dziś... No nie sprzedałem, bo jestem tutaj, ale jakbym sprzedał... To przepraszamy. Zwrócicie mi. Ale to jeszcze urośnie, prawda? Ja nie licz na to. O tym nie było mowy. Mówiliśmy natomiast o tym, że chcielibyśmy ci dać nasze pieniądze, żebyś nimi zainwestował. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Przyniosłem. Tak, to nie jest proste. Rynek kapitałowy, w ogóle giełda, to są pieniądze. Tu muszą się niestety, albo istety, no, musimy się kierować jakimiś zasadami. Jest poważna instytucja, która przygląda się temu i takie branie pieniędzy od kogoś w zarządzanie, można to robić i na całym świecie funkcjonuje. Natomiast trzeba mieć odpowiednie zgody, licencje, pozwolenia. Tak, nawet tak prywatnie nie można. Czyli nie przyjmiesz nie przyjmę pieniędzy teraz, żeby zainwestować i potem mi oddać dwa razy więcej? No nie. Słabo. Marek, kogo ty tutaj nam zaprosiłeś? No ale tak czysto hipotetycznie, ze stówki ile jesteś w stanie zrobić w ciągu tygodnia? No to stówka, czy 1000, czy 20 000, to nie ma znaczenia. To liczą się procenty, tak? Liczą to się procenty. Fajnie było. Dobra, pytanie jest inne. Ile najwięcej zarobiłeś w swojej karierze?
No to chyba te historyczne lata, o których wspomniałem, czyli rok 93-94, kiedy ustawialiśmy się w kolejkach, jeszcze już mimo gospodarki wolnorynkowej, w kolejkach z akcjami Banku Śląskiego, gdzie wtedy padł rekord, 800 tysięcy ponad Polaków się zapisywało. Jedna akcja kosztowała, musieliśmy z nim zapłacić, tak jak sprzedawał to minister skarbu ówczesny, 50 zł. Pierwsze, tak jak dzisiaj, otworzyła się cena po 675 zł, czyli 13,5 razy więcej. To chyba minęło 3 tygodnie od tego momentu. To zapytajmy też inaczej, żeby nie było za różowo, ile najwięcej straciłeś? No, w pewnego pięknego dnia, kiedy przy tym też słynny krach po tych wielkich wzrostach, to tak można było liczyć w samochodzie. Ale twoje małżeństwo się utrzymało. Tak, to jest całe szczęście, że wtedy jeszcze nie byłem. Jarek Dominiak, szef Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, leci na giełdę, giełda ruszyła. Inwestujcie. Jak Jarek mówi, jeden z najlepszych debiutów w tym roku. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję również. No to hossy życzymy. Hossy, dobrze powiedziałem, nie bessy? Dobrze, dobrze. Brutto netto, tak? Byka. Nie niedźwiedzia. Nasi słuchacze mogą dzisiaj zdobyć 80 tysięcy złotych i potem inwestować zupełnie jak chcą. I to za jedyne 2,44. Wysyłajcie SMS-y Radio Z na 7247. Finał już naprawdę niedługo.